Trenerze, chyba możemy powiedzieć, że dzisiaj miły powrót na stare śmieci w innych barwach. No dokładnie, miły powrót, fajny sparring, zresztą tego się spodziewałem, znam trenera rezerw Tomka Sokołowskiego, tak więc wydaje mi się, że jak i my, tak i oni będą mieli dużo wniosków do wyciągnięcia z tego sparringu. No wniosek na pewno taki główny, który się nasuwa, to że 3-0 to chyba był najniższy wymiar kary. No dokładnie, myślę, że 3-0 to tak minimum, które żeśmy tutaj uzyskali. Cieszy przede wszystkim pierwsze nasze założenie, jakie było, to zagrać wreszcie sparring bez utraty gola, czyli na zero. To się udało. Troszeczkę można powiedzieć, że złości, że w drugiej połowie nie wykorzystaliśmy przynajmniej jednej, dwóch sytuacji, dlatego że sytuacje, które żeśmy sobie stworzyli ciężką pracą, musimy zamieniać na bramki. Mimo to przewaga była znacząca, zwłaszcza jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Wydaje mi się, że przede wszystkim w pierwszej połowie bardzo dobrze to wyglądało. Natomiast w tej drugiej połowie no, były takie momenty, że Legia przejmowała inicjatywę, ale w miarę szybko żeśmy reagowali. Teraz przed Wami wyjazd do Uniejowa. Gdyby trener mógł przedstawić kibicom, co tam głównie będzie się działo, jak to będzie wyglądało? No, głównie będziemy pracowali ciężko, głównie będziemy pracowali nad motoryką, ale też będą dni, kiedy będziemy pracowali nad taktyką, nad schematami, które chcemy grać, jak i w ofensywie, tak i w defensywie, stałe fragmenty gry. No, wydaje mi się, że dużo ciężkiej pracy.